Dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Moim Państwa gościem Anna Bielis, Strefa Kultury Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na podsumowanie mikrograntów. Przez cały rok regularnie się spotykałyśmy w studiu, rozmawiałyśmy o tym, co się będzie działo w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. No a teraz jesteśmy po takim intensywnym roku. No i jakbyście to podsumowali? W tym roku udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone projekty, to znaczy nie musieliśmy w naszych ścieżkach odwoływać żadnej inicjatywy. Tak, więc to jest myślę bardzo duży sukces, biorąc pod uwagę, że znowu to nie był zbyt pewny rok, jeśli chodzi o udział osób na żywo, różne rzeczy się zmieniały, ale aż 115 inicjatyw w ramach ścieżki dla osób fizycznych, grup nieformalnych, młodzieżowych grup nieformalnych i ścieżki dla NGO-sów zostało zrealizowanych. Część jeszcze trwa, bo w ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych jeszcze kilka projektów się zamyka, jeszcze trochę wydarzeń przed nami, ale już wiemy, że zakończymy pomyślnie ten rok. No i co jest dla nas najważniejsze, to to, że naprawdę większość inicjatyw, większość osób, które się do nas zgłaszały, to były zupełnie nowe osoby. Jeśli chodzi na przykład o ścieżkę dla osób fizycznych i grup nieformalnych, czyli tą dla każdego wrocławianina, wrocławianki, tutaj na 40 zrealizowanych projektów, aż 31 to są zupełnie nowe osoby, z którymi pierwszy raz współpracowałyśmy. Czyli widać tą aktywność nowe, na nowym polu. Tak, tak. I to jest super, bo to są pierwsze współprace. Mamy nadzieję, że osoby z nami zostaną. Jeśli nie, to już widzimy, że na przykład to były osoby, które kandydowały do rad osiedla. Albo zaczęły się jakoś aktywizować w kwestii wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Będzie dalej ten kontakt, ta sieć aktywnych osób, chciałoby się powiedzieć, się cały czas tworzy i fajnie, że dochodzą po prostu kolejne. Tak, i co jest też ważne, to nowe organizacje pozarządowe, bo to jest takie środowisko, taki sektor, gdzie oczywiście pojawiają się nowe NGO-sy, natomiast ta zmienność nie jest tak duża, bo no, zrobienie organizacji, stworzenie, założenie stowarzyszenia czy fundacji to trochę trwa, natomiast tutaj też bardzo dużo nowej, świeżej krwi i to jest też bardzo fajne. No i oczywiście co widzimy bardzo mocno w porównaniu z zeszłym rokiem, to coraz więcej projektów w każdej z tych ścieżek jest takich skupionych osiedlowo, międzyosiedlowo, nie jest ogólnomiejskich działań, bo wśród NGO-sów bardzo popularne było to, że działały na obszarze całego Wrocławia. Teraz ta aktywność bardziej się skupiła lokalnie i dociera do różnych części właśnie miasta, na różne osiedla. Lokalne inicjatywy to także pojawienie się nowych osiedli tam, gdzie mikrogranty jeszcze nie dotarły. To chyba też na plus, jeżeli chodzi o ten rok. Tak, jak najbardziej. Tutaj bardzo mocno udało nam się opanować południe Wrocławia, bo czy na Gaju, czy na Hubach, czy na Jagodnie w końcu kilka projektów za nami. Też na zachodzie Wrocławia te rejony, Leśnicy, ale też Złotniki, Nowe Żerniki, tamte okolice to też są takie nowe pole do działania. Tak, 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 dokładnie. I te stałe, aktywne osiedla znowu jak najbardziej aktywne, czyli Przedmieście Oławskie, Ołbin i Nadodrze, ale już nieco mniej na rzecz na przykład Placu Grunwaldzkiego, na którym tak aktywnie czy organizacje pozarządowe, czy osoby, grupy nie działały wcześniej, a tutaj naprawdę sporo inicjatyw za nami, takich z naprawdę bardzo fajnymi efektami. No i kolejną taką nowością, to już kolejna, o której mówimy, jest też aktywizacja kolejnych grup społecznych. Dużo było zajęć dla seniorów i z tego, co mi się tak kojarzy, co mi się porzucało w oczy, to właśnie i seniorzy, i mamy z dziećmi. Rodzice, gdzieś te dwie grupy były mocno aktywizowane, jeżeli chodzi o działania. Tak, jak najbardziej właśnie jeśli chodzi o mamy z dziećmi. Aktywność mam poza tą aktywnością dziecięcą też jest bardzo ważna i zaktywizowanie kobiet, które są świeżymi mamami, świeżo upieczonymi, które potrzebują trochę oddechu dla siebie. A z drugiej strony też wejście w takie specyficzne środowisko jednak. Rozmowy między mamami to zawsze też inne rozmowy, prawda? Tak, tak. I tutaj nawet jeżeli czasami projekty wydawały się być stricte dla mam skierowane, to ojcowie też się pojawiali, co też jest bardzo fajną tendencją. Też taki bardzo ciekawy projekt Rodziców Weź Oddech, skierowany do rodziców osób z niepełnosprawnościami rozmaitymi, który gwarantował zaopiekowanie się dziećmi w tym czasie, kiedy rodzic brał udział w spotkaniach. Również bardzo dużo właśnie projektów od osób z niepełnosprawnościami dla osób z niepełnosprawnościami. I na przykład wśród grup młodzieżowych takie zauważalna tendencja do tego, że nie robimy tylko dla siebie, młodzież dla młodzieży, ale robimy bardzo dużo dla osób starszych i takich, które są w dziennych domach opieki i takich, którzy po prostu są zagrożeni samotnością, bo rodzina jest gdzieś daleko, bo już wszyscy
się rozjechali, tak? Więc to nakierowanie rzeczywiście na osoby, myślę, że to też spowodowała trochę pandemia i te wszystkie akcje wolontaryjne, właśnie skierowanie na osoby samotne, na osoby, które nie mogą wyjść z domów, to rzeczywiście uwrażliwiło na sporo takich tematów. Zaczęliśmy się chyba trochę rozglądać wokół siebie i szukać tych osób, które no właśnie albo nie mogą z kimś porozmawiać, więc to możemy być my, albo po prostu podziałać wspólnie w tych obszarach, które jeszcze były niezagospodarowane. No ale koniec roku już prawie nas dogania, natomiast jeszcze kilka wydarzeń trwa, są też takie wystawy podsumowujące, gdzie i co można zobaczyć. Jesteśmy świeżo po otwarciu, wernisażu Podwórko, warsztaty twórcze dla seniorów i to jest wystawa, która jest w bibliotece na Dworcu Głównym, to jest filia numer 12. Ona będzie aż do 15 stycznia dostępna i to jest taki bardzo fajny właśnie efekt warsztatów bardzo młodej grupy studentów, studentek ASP. To są osoby, które są na drugim, trzecim roku, które postanowiły wyjść ze swoją chęcią też nauki, jeśli chodzi o malarstwo, o grafikę i takim spotkaniem z drugim człowiekiem właśnie w osiedle tutaj Borek. I tam się zgromadziła grupa seniorek, pań, które wcześniej nie malowały, nie miały do czynienia zupełnie z plastycznymi sztukami, właśnie żadnego, natomiast rzeczywiście one uczęszczały na zajęcia i fajne było to, że tematem takim przewodnim było podwórko, czyli moja przestrzeń taka z przeszłości, to jak ja pamiętam podwórko, jak byłam mała i jak teraz ta przestrzeń wokół mnie wygląda i powstały naprawdę bardzo ciekawe, takie nawet powiedziałabym eksperymentalne w niektórych przypadkach obrazy, które właśnie na dworcu można zobaczyć i też się przede wszystkim nawiązała taka więź, gdzie panie teraz nie chcą dać spokoju praktycznie tej grupie naszej młodej malarskiej. Czyli chcą więcej. Tak, chcą więcej, powiedziały, że nie ma opcji od nowego roku, kolejny etap, kolejny semestr malarstwa musi być. I jeszcze jeden projekt przed nami, on tak już zupełnie na finiszu, tuż przed świętami 20 grudnia w Ośrodku Postaw Twórczych na Gaju będziemy podsumować projekt Człowiek z Wielkiej Płyty. Tam o 18 godzinie właśnie w poniedziałek 20 grudnia spotkamy się, żeby obejrzeć filmy dokumentalne o bohaterach z blokowisk, różnych osobach z blokowisk, które tworzyły grupy młodzieżowe, osoby właśnie w wieku takim no, już licealnym. I to był trudny, muszę powiedzieć, projekt ze względu na to, że teraz rzeczywiście z młodzieżą nie jest zbyt łatwo, żeby po pierwsze w obliczu tego nakładu prac, które muszą oni w szkole rzeczywiście poświęcić, nakłonić. Się warunków też tak. Jednak w ciągu tego roku, prawda? Tak, dokładnie. Nieraz było tak, że jakaś osoba niestety nam odpadała, bo była na kwarantannie ze swoją klasą, więc bardzo się cieszymy, że ten projekt uda się sfinalizować i tutaj koordynatorka pełna rzeczywiście zapału do pracy z młodzieżą. Będzie można się z nią spotkać też tego 20 grudnia, więc jeszcze trochę wydarzeń przed nami. Jeszcze muszę powiedzieć, że mimo, że kończymy projekty w grudniu, to kilka takich wystaw nadprogramowych okazało się, że właśnie w ramach inicjatyw będzie w styczniu, w lutym odbywało się we Wrocławiu i o tym na pewno będziemy dawały znać. No i w środę takie duże podsumowanie, jeżeli chodzi o cały ten rok. My tutaj sobie rozmawiamy o tym, ale wiadomo, że tych projektów było bardzo, bardzo dużo. Tu można byłoby i godzinę, i dwie, i trzy o tym rozmawiać. No i na to będzie czas w środę. Jak to będzie wyglądało spotkanie? 15 grudnia będziemy nadawać z Barbary. Niestety, mimo początkowych planów, żeby spotkać się na żywo w większej przestrzeni i jednak w takich oczywiście bezpiecznych warunkach, no to widzimy, że ten okres przedświąteczny nie jest zbyt szczęśliwy i nie chcemy ryzykować, więc transmisja z Barbary, ze Świnickiej 8B będzie dostępna w internecie. O godzinie 18 rozpoczniemy spotkanie i tutaj kilka słów od wicedyrektora Departamentu Spraw Społecznych, od Jacka Pluta, który opowie właśnie o tym, jak w ogóle mikrogranty i takie inicjatywy społeczne w całościowym działaniu partycypacyjnym miasta się właśnie lokują. Później my w ramach ścieżek, koordynatorzy ścieżek oczywiście postarają się, może tych 115 projektów nie da się każdego wymienić no tak, z nazwy. Tak, dokładnie. Próbowaliśmy kiedyś, ale to nie jest dobry pomysł. Jest tego tak dużo i każde nawet 2-3 minuty, a można byłoby o tym jeszcze więcej rozmawiać, to już, tak jak mówię, wyszłoby nam takie wielogodzinne
kolejne spotkanie. Tak, dlatego skupimy się przede wszystkim na takich tendencjach, na nowych właśnie grupach, na różnych liczbach, na tym, jakie to są budżety, jakie wsparcie oferujemy, z kim współpracujemy, czyli takie skondensowane podsumowanie, ale oczywiście bardzo nam zależało na tym, żeby spojrzeć w przód i oprócz tego, że ogłosimy, kiedy będzie nowy nabór w 2022 roku, jak mikrogranty będą kontynuowane, jak będą wyglądały, bo będą oczywiście kontynuowane, to zaprosiliśmy Alinę Szeptycką, która jest związana między innymi z Centrum Wsparcia Aktywistycznego z Kulturą Równości, ale jeszcze jest członkinią Rady do Spraw Kobiet i Rady do Spraw Równego Traktowania, żeby opowiedziała o takim aktywizmie, który rzeczywiście bardzo w takim tegorocznym trendzie się osadza, czyli zadbania o siebie w tym wszystkim. No bo wiemy, że bardzo często dużo osób, które angażuje się w działania społeczne, to są działania narażone na wypalenie zawodowe, na szybkie takie wytracenie sił do działania. Różne są warunki, różne są też tematy, nad którymi pracujemy. Więc to będzie taki inspiracyjny, wzmacniający wykład, gdzie oprócz właśnie tych tematów aktywizmu, takiego w zgodzie ze sobą i z grupą, z którą się pracuje, na pewno też skupimy się nad tym, jak w ogóle równościowo podchodzić do prowadzenia projektów, czyli jak nie pomijać żadnych z grup zainteresowanych tym, żeby móc właśnie zadziałać w mieście. No i powoli patrzymy w kolejny rok, ale to na razie jeszcze nie zdradzamy. W środę będzie więcej wiadomo. Z pewnością do tego tematu też jeszcze wrócimy. No i przed Wami pewnie pełne ręce roboty. Tak, jak najbardziej. Styczeń to już jest ten miesiąc, kiedy zaraz po wszystkich różnych świętach wracamy i już zaczynamy pracować nad kolejnym naborem, bo on zawsze z początkiem roku właśnie rusza w mikrograntach. No więc oby do nowego roku. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem Anna Bielis ze Strefy Kultury Wrocław. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Thank you.